Dzień dobry. Szczęść Boże. Tutaj jest człowiek Damian. A i ojciec Mateusz Majdronin. I ojciec Mateusz Majdronin. Tak, dzisiaj wracamy do naszego halloweenowego cyklu, w którym opowiadamy o naszych ulubionych filmach grozy. I dzisiaj mówimy o filmie, który chyba, mam takie przynajmniej wrażenie, nie wiem, czy podzielasz to, który obok Egzorcysty, obok Lśnienia, obok, nie wiem, ewentualnie pierwszej części Obcego, jest chyba w panteonie najbardziej popularnych i rozpoznawalnych filmów grozy ever w historii kina. Znaczy, no na pewno, chyba każdy słyszał o Blair Witch. Tak, jakby to był film, który był jakimś takim rodzajem fenomenu, tak, swego czasu i wręcz gdzieś tam, znaczy, jak to się mówi, na kampusach uniwersyteckich ludzie sobie mówili, prawda, i przekazywali kopie VHS. I to jest film, tak, mówimy o filmie The Blair Witch Project, tak. Który zrewolucjonizował kino i przynajmniej podejście do horrorów, bo tak, później... Tak, tak. Ja zresztą usłyszałem taką ciekawą właśnie tezę, że są dwa filmy, które powstały w tym samym roku, w 99, które miały największy wpływ na współczesne kino. Blair Witch i chyba Matrix, tak? Blair Witch Project i Matrix, tak. No. To są dwa filmy, które Dobry rok najczęściej cytowane, najczęściej właśnie nawiązywanie do tego filmu, tak. I The Blair Witch Project, tak. To jest film, który... To nie jest pierwszy film found footage w historii kina, ale to jest film, który... Pierwszy, który widziałem ja. Przebił się do... Ja tak samo, to też był pierwszy, który widziałem. Wcześniej były jakieś takie próby typu Cannibal Holocaust i tak dalej, ale to są już takie rzeczy dla takich ludzi, którzy... Nie mają życia i oglądają dziwne filmy. I ten. I... Dla ciebie. Czyli dla mnie. Tak. Akurat tego nie widziałem. Cannibal Holocaust nie widziałem. Ale słyszałem o tym filmie. To trzeba nadrobić, no. Tak, trzeba nadrobić, no. I The Blair Witch Project to jest właśnie found footage, które opowiada o trójce studentów, którzy idą do lasu. Zbadać jakąś tam legendę. Zbadać legendę. Projekt tak. Jakiś historyczny. Tak, jest to jakiś rodzaj. Historii, no. Tak, jest to jakiś rodzaj takiego ich projektu filmowego. I jakby cały. No to w horrorze musi się pokurwić, oczywiście. Nie? I musi się dość mocno pokurwić. I jakby cały ten mechanizm tego filmu był jakby oparty na tym świetnej kampanii marketingowej, według której ludzie myśleli, idąc do kina, autentycznie myśleli, że to. I to jest prawda, ludzie naprawdę byli sfrustrowani. Tak. I wiesz, to było ciekawe, bo to były czasy, to był 99 rok, początek internetu, jeszcze nie wszyscy mieli internet, tak? I jakby to był, jakby wiesz, można było uwierzyć we wszystko dosłownie, tak? I to nie były takie czasy, gdzie dzisiaj jakby internet jest właśnie, my sobie łatwo filtrujemy te rzeczy, tak, które wiemy, że są prawdziwe, albo nie są, albo że chcemy je czytać, albo że nie chcemy i tak dalej. Wtedy to było gdzieś tak, jakby można było ludziom wmówić, że autentycznie to, co oglądamy w kinie, to jest autentyczny zapis tego, co działo się w tym lesie i to, że coś się wydarzyło, tak? Łącznie z tym, że tak mówisz, to są początki internetu, tak. I wtedy mi się wydaje, że jeszcze tak się podchodziło, że jak jest oficjalna strona, to wszystko na oficjalnej stronie jest true. I tam chyba nawet na stronie szeryfostwa, tego hrabstwa, gdzie działo się to, oni podali informacje o zaginionych studentach. Tak. All in all, później po były zdjęcia, poszukiwania, tak, były zdjęcia, takie te jak to się mówi. I moim zdaniem to jest win-win, bo oni przeprowadzili kampanię, że okej, to było akurat fikcyjne, też taki film powstał i tak dalej, ale chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że tyle a tyle w roku ginie ludzi po prostu wyjeżdżając gdzieś. Super. Tak. I win-win. Kampania marketingowa filmu i kampania, żeby uzmysłać ludzi, nie? Tak, dokładnie. I jakby to jest w ogóle fascynujący temat, bo tak jak mówię, dostaliśmy film, w którym tak naprawdę cały horror odbywa się troszkę obok tego filmu, mam wrażenie. Że sam film, jak się go ogląda, to jest po prostu grupa ludzi, którzy najpierw chodzą po mieście i pytają różnych ludzi różne rzeczy. Mhm. I to często jest creepy, bo tam spotykają dziwnych ludzi, bardzo dziwnych. Potem ta trójka studentów wchodzi do lasu, chodzą po tym lesie, kłócą się, non stop się kłócą, po prostu o wszystko, o to, że ktoś zgubił mapę, o to, że nie wiedzą, w którą stronę iść, gubią się w tym lesie. Tam się de facto mało co dzieje przez większość część tego filmu. Ale właśnie przez to jest jakby odarcie horroru z praktycznie wszystkich możliwych, jakby owszem jest kontekst, jest jakby, właśnie kontekst stanowi horror w tym filmie. Bo często jest tak, że jest na odwrót, że jakby incydenty stanowią grozę w filmie, że coś się wydarzyło, komuś coś się stało, ktoś zginął i tak dalej. To jest ostatnie 3 minuty tego filmu, tak? No. Natomiast
jakby tutaj jest odwrócenie tego, że właśnie ten kontekst i ta ekspozycja tego, co się mogło zdarzyć w tym lesie, czym jest ta legenda, kim jest ta wiedźma, tam porywała dzieci i tak dalej, tak, do lasu. I to samo w sobie ma stanowić tą grozę, bo to jest czysta sugestia, to jest czyste działanie na, tak, na sugestii, że widz ma już tak wykarmioną wyobraźnię horrorami i widział już wszystko w kinie, że wyobraźnia sama ci podsunie do głowy najgorsze scenariusze, co się może tam zdarzyć, albo co się zdarzyło, albo... Dokładnie, ja też się z tym zgadzam, że faktycznie, podobnie jak jest też na przykład, nie wiem, w starych grach, tak w starych filmach, że nie byliśmy w stanie dużo pokazać, dlatego tworzył się kontekst i twoja wyobraźnia zaczęła działać. I to jest super właśnie w Blair Witch, bo tak na dobrą sprawę tam się dużo nie dzieje. Tak. Ostatnie, tak jak mówisz, 3 minuty może to jest takiej akcji, która też jest rozmyta i wiadomo, kamera, wtedy fan footage to był naprawdę fan footage. Teraz fan footage, kurde, z obecną technologią to można film nakręcić, nie? HD wygląda jak po prostu 4K wygląda dzisiaj fan footage, a tam był rzeczywiście, to wygląda rozmyte, bardzo takie niskie production value właśnie pod kątem oświetlenia i tak dalej. No. Tak. Znaczy, jeżeli chodzi o minusy, no bo też oczywiście film ma minusy, to bardziej przy rewatchingu ja to zauważyłem, jak drugi raz oglądałem i tak patrzałem, aha, wyście się zgubili, a kurwa, ten las nawet nie jest gęsty. Serio, kurwa, wyjdź na drzewo, albo nie wiem, cokolwiek. Tylko tak jak mówię, to jest przy rewatchingu, ale to na przykład naprawili w nowej części, gdzie tym remake'u, gdzie jest... Tak, o tym będziemy mówić. Tak, ale strasznie gęsty las. Tak, tak. Ale się nauczyli na własnych metach. Ale samo jeśli chodzi o to, mi na przykład zapadła w pamięć jedna z pierwszych scen, gdzie jest włączona kamera, nie, chwilę gadamy, ej, już się kręci, tak, kręci, no to idziemy na zakupy. I taki cięty montaż, cyk, 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 cyk. Tak. Taki brutalny sposób pocięte i nagle jedno, i to mnie strasznie zapadło w pamięć, że jest koszyk, chyba są te marshmallows, tak, co im kupili do ogniska i zbliżenie kamery, mięciutkie. To jest takie ludzkie i to tak jest, właśnie tak jak kręciliby studenci. No. Tak jakby studenci, którzy się troszkę wygłupiają, troszkę robią sobie jaja i mogliby sobie coś takiego nakręcić, nie? I zdecydowanie. I to też tworzy taką szczególną, myślę, więź pomiędzy widzem a osobami przed kamerą. Właśnie przez to, że jakieś tak troszkę znika ten dystans, właśnie przez to, że to jest fan footage. Mm-hmm. To ja mówię, tak jak mówisz, dzisiaj to doprowadzono do autoparodii, tak? Gdzie po prostu te filmy wyglądają jak filmy, tak? I po prostu cały czas się kamera trzęsie, tak? I to jest po prostu wszystko jest w HD i wszystko. No tam też się trzęsie. I to jest. Tak, tylko że tam jakby wiesz, właśnie to co mówimy, przez to jak to jest nakręcone, to ten film. To nie jest tak do końca fan footage, tylko ten film trochę działa jak taki dziwny dokument prawie, że taki paradokument, nie? Jakby, oczywiście wiemy, że to jest fikcja, natomiast to są aktorzy, natomiast on jest nakręcony trochę jak taki reportaż, nie? Zwłaszcza przez pierwszą połowę filmu. Bo robią reportaż, mają jakiś projekt na historię o Wiedźmie z Blair. No. Tak, tak, dokładnie. I rzeczywiście, końcówka tego filmu jest creepy, to trzeba powiedzieć, to dalej działa. Dużo, i w ogóle dużo voice actingu jest, bo tak jak mówię, dużo nie mogli ci pokazać, bo szczególnie po ćmoku jeszcze nie ma cudów noktowizji i pierdół innych, to mało było widać, ale dużo voice actingu i to jest super. Tak, tak, tak. Znaczy to też jest fajne, że rzeczywiście ten film utrzymuje taki poziom paranoi przez cały ten film, właśnie przez to, że pomiędzy tymi postaciami się tyle dzieje, jest tak dużo właśnie tych wszystkich kłótni, tych wszystkich dyskusji na temat tego, co zrobić i tak dalej, albo co się stało. I świetne jest właśnie to, że dzięki temu tak naprawdę, ja mówię, jakby to stanowi dla mnie sedno grozy w tym filmie, tak, że pomiędzy tymi postaciami się dzieje tyle. Tak. Chyba to chciałem powiedzieć. Także. Serio, super. No i faktycznie to jest też takie. No oni wygrali życie tym filmem, po prostu małymi kosztami nakręcili coś takiego i to zadziałało. A zarobili kilka tysięcy procent więcej niż kilka... Ja nie wiem jak mierzyć w ogóle sukces tego filmu, bo w tym momencie chyba w stosunku do wiesz, jakby w stosunku do budżetu, a tego ile ten film zarobi, to jest jeden z największych sukcesów kasowych w historii kina. A biorąc pod uwagę właśnie całe legacy tego filmu, całe w ogóle gry powstawały i tak dalej, jakby to jest ile, to jaki, książki, jaki impact... Jaki, co ci tam ciągle spada? Kostka. Jakiś impact kulturowy, jakby jaki miał ten film, tak? To jest niesamowite i... No i otworzyło drzwi takim rzeczom jak Paranormal Activity albo REC, nie?
Tak, bo tak, szereg tak. innych, których nie widziałem i chyba nie chcę widzieć. Tak, no ale mówię, właśnie tamte filmy czasami trochę za dużo pokazują, a tutaj jest, i starają się jakby przejść szybko do akcji, a tutaj jest na przykład coś takiego, idziesz po lesie i są te laleczki wudu. No, to takie... I się nic nie dzieje, ale oni widzą te laleczki. Ale i to one jest creepy. I to jest creepy. I oczywiście wiadomo, te figurki stały się jakby takim symbolem w ogóle tej serii, tak? Tak, jest tak. powrót potem do tego w tej nowej części. I ja mówię, no, bardzo taki inteligentny, może nie na pierwszy rzut oka, ale bardzo sprytnie przemyślany film i pod kątem marketingowym, i pod kątem takim filmowym czysto. I... No, taki wręcz bardziej to było... w momencie premiery event niż film, bo dużo się działo wokół tego, nie? Tak, dokładnie. Bo wszystko zespolone, bo też przy okazji jakiejś recenzji mówiliśmy, że można zdupić marketing totalnie tak, filmowi. Tak, tak, tak. A tu wszystko działało. Ale wszystko jest, było przemyślane. Tak, ale właśnie jest to, że też taka właśnie ten urban legend właśnie, że ludzie sobie mówili o tym filmie. Ja pamiętam, jak ktoś się w szkole mówił, widziałeś Blair Witch Project, najstraszniejszy film. Dokładnie. I chyba każdy miał taki moment, albo przynajmniej sporo część osób miał taki moment jak ja, że później oglądasz to i myślisz sobie, whatever, nie? To nie jest aż tak straszne, nie? A później dopiero z biegiem lat, jak zacząłem rozumieć właśnie cały pomysł na ten film i jak świetny w swojej prostocie jest ten film, a jednocześnie też skomplikowany w swojej prostocie jest ten film. Rozwin? No właśnie, on jest prosty, bo to jest grupka ludzi chodząca po lesie, no. Ale on jest skomplikowany właśnie w ramach tego, ile tam rzeczy jest zrobionych wokół tego właśnie, przez to, ile jest interakcji między postaciami, ile jest jakichś takich drobnych rzeczy, które, nie wiem, budzą się rano i są kamyki poukładane. Mm. To są takie rzeczy, które ci nie dają w ogóle, wiesz, wytrącają cię nagle z rytmu, kompletnie cię wytrącają z równowagi, jak taki dobry horror, nie? Chciałbym Rewatcha zrobić. I ile technicznie tam jest rzeczy już. Takich, tak. Tak, no to jest taki film też, do którego warto wrócić, nie? Mm. I no mówię, no to jest dalej świetne kino. No. Bardzo, bardzo taki, no... kultowy film. Nie, no, absolutnie kultowy. Ja mówię, tak. no pierwszy jakby taki fan footage, który się po prostu przebił przez... No i kurde, no w kinach coś takiego no kto by tu pomyślał w dobie, kiedy zaczęliśmy się już... Kurde, to jest ten sam rok, co powstał Matrix. Tak. Kurde, bullet time'y... Gdzie mamy najbardziej cyfrowy film, tak. jaki może być. A tu nagle coś takiego, nie? A tu nagle wracamy do takich absolutnych podstaw, gdzie po prostu idziesz z kamerą do lasu i kręcisz się z kolegami, tak? No, myślę, taki... No... Proto Janusz, kurwa, płacę, a tu takie rozmazane, kurde, to ja nie wiem, to ja lepiej kamerą pożyczoną ze szkoły nakręcam filmy z wakacji, jak po Zamkach Krzyżackich jeździmy. Komunii nie widzieli. Właśnie, legalnie. Komunia lepiej, a co to, kurde, Blair Witch, jakie szatanisty. Tak, no. tak. Co, oceniamy? Oceniamy, okej. Okay. Oceniamy, ja nigdy chyba tego filmu nie oceniałem, bo jeszcze wtedy nie angażowałem się w filmy, bo kurde, nie wiem, ciężko mi ocenić. No jest, no to jest kultowy film, kurde. Ode mnie 8. No ja 8. też chyba, na razie 8, ale chyba jeszcze muszę Rewatcha zrobić. Nie jest to film mojego życia, ale to jest właśnie taki film, który ja strasznie doceniam. I... To jest taki, co szanujemy ten film. Respekt. Szanujemy. The Blair Witch Project. Dobra, to 2 ósemki. 2 ósemki, to co? No to trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło i nie chodźcie do lasów. Sami. Z kamerą. Tylko z kamerą. To tak. Może hajsy zarobią wasi... Znajomi, rodzice i kot. I pies, chomik. Na razie. Pa, pa.